Dzisiaj w upoko zajak no lepiej kroić arbuza. Przekrójcie się go na pół, u mnie drugą połówkę jest jedzoną. Tak się go przekrójcie, żeby te pampki były z boków. I kiedy się kroiło właśnie tak, w takie łódki, takie półksiężyce, ze przy jedzeniu się człowiek cały z biblą, kąciku dostał i umara się cały. Dzisiaj są inne metody. Tak, 3 cm paski pokrójcie i teraz to kratkujemy. Zaś na 3 cm paski. I mamy piękną szatkownicę. Piękne paluszki arbuzowe. I przy jedzeniu się już więcej nie zbiblecie. I pięknie jest. Jak się podobało, lajkujcie, suba i do następnego razu. Cześć!